Ostatnio bardzo modny jest temat tak zwanego hollywoodzkiego uśmiechu. Dzięki temu bardzo rozwinęła się turystyka medyczna, ponieważ pacjenci szukają rozwiązań, aby szybko, najlepiej na jednej wizycie i oczywiście tanio, poprawić swój uśmiech. A jak w praktyce wygląda rekonstrukcja uśmiechu w celu uzyskania Hollywood Smile? W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak wygląda droga do uzyskania pięknego i funkcjonalnego uśmiechu, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę i jakie kroki należy wykonać, żeby cieszyć się nowymi zębami przez długie lata bez żadnych problemów. Wszystko, co dziś usłyszycie, wynika z mojej 20-letniej praktyki w dziedzinie implantoprotetyki oraz leczenia kompleksowego. Posłuchajcie. Codziennie spotykam się z pacjentami, którzy chcą kompleksowo zająć się swoim uśmiechem i przywrócić mu blask. Wielu z nich przynosi zdjęcia celebryty i prosi, żebym wykonał mu takie same zęby. Oczekiwania pacjenta są dla mnie bardzo ważne, zawsze są kluczowym aspektem przy planowaniu leczenia, ale nie jest to jedyne kryterium, którym się kieruję. Pacjent bowiem może nie zdawać sobie sprawy, że zęby, jakie chciałby uzyskać, mogą u niego nie działać prawidłowo. Moim zadaniem jest mu doradzić w taki sposób, aby nowy uśmiech spełnił jego estetyczne oczekiwania, ale był też w pełni funkcjonalny. Od czego zatem zaczynamy? Tak jak wielokrotnie powtarzam, pierwszym etapem do zaplanowania nowego uśmiechu jest konsultacja pierwszorazowa wraz z pogłębioną diagnostyką. Aby zaprojektować nowe zęby, musimy w tym celu zebrać wszystkie niezbędne informacje. Po wykonaniu tomografii komputerowej, wewnątrzustnych skanów 3D oraz zdjęć aparatem fotograficznym i połączeniu wszystkich tych składników ze sobą, możemy zaproponować pacjentowi plan leczenia. Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące konsultacji i diagnostyki, zapraszam Cię do obejrzenia filmu poświęconemu tej tematyce, który znajdziesz tutaj. Wracając do tematu planowania i projektowania nowego uśmiechu. Dane diagnostyczne, o których mówiłem wcześniej, pokazują nam, jakie są problemy i potrzeby pacjenta, umożliwiając nam krok po kroku zaplanowanie leczenia. W zależności od stanu uzębienia wyróżniamy kilka dróg do uzyskania hollywoodzkiego uśmiechu. Być może wystarczy wykonać tylko profesjonalną higienizację, leczenie biologiczne i wybielenie zębów. Może metodą odpowiednią dla Ciebie będzie bonding lub licówki. Jeśli masz mocno starte zęby lub były one leczone kanałowo, to możliwe, że konieczne będzie wykonanie koron lub wymiana starych koron na nowe. W przypadku braków zębowych pewnie porozmawiamy o leczeniu implantoprotetycznym, ale zanim omówię pokrótce każdą z tych dróg, wspomnę o ortodoncji. W wielu przypadkach bardzo ważną i nieodłączną częścią leczenia w naszym gabinecie jest ortodoncja. Planując rekonstrukcję uśmiechu, musimy wziąć pod uwagę, czy pacjent wymaga leczenia ortodontycznego. Jeśli plan leczenia tego wymaga, pacjent powinien je rozpocząć właśnie od ustawienia zębów w odpowiednim miejscu. Niewielkie wady zgryzu można skorygować za pomocą specjalnych nakładek. Większe wymagają użycia stałych aparatów ortodontycznych. W tym momencie może pojawić się pytanie, ale przecież leczenie ortodontyczne trwa, a ja chcę nowe zęby już, tu i teraz. Faktycznie tak jest, że powrót zębów na właściwe pozycje wymaga czasu. Jeśli jednak tego nie zrobimy, żadna odbudowa estetyczna nie będzie trwała. Przez zły zgryz i przeciążenia pacjent może je po prostu nieświadomie zniszczyć. Wówczas co nam po tym, że nowy uśmiech uzyskaliśmy szybko, jeśli posłużył nam krótko? Alternatywą dla poprawy zgryzu bez leczenia ortodontycznego jest nałożenie na zęby koron porcelanowych. Nie jest to jednak rozwiązanie zalecane w każdej sytuacji. Szczególnie pacjenci w młodym wieku ze zdrowymi zębami, ale z wadą zgryzu, w pierwszej kolejności powinni wziąć pod uwagę leczenie ortodontyczne zamiast szybkiego, lecz bardziej inwazyjnego leczenia protetycznego. Często okazuje się bowiem, że zęby po ustawieniu w prawidłowych miejscach mają piękny kształt i zmieniają wygląd pacjenta. Wystarczy je nieco wybielić i wtedy uzyskujemy efekt wow w możliwie najmniej inwazyjny sposób. Nie bójmy się więc czasu potrzebnego na leczenie ortodontyczne, ponieważ w perspektywie całego życia te parę miesięcy stanowi niewielką jego cząstkę, a przyniesie pozytywne efekty na długie lata. W tworzonych przeze mnie planach leczenia funkcjonalność i trwałość leczenia jest kluczowym aspektem w doborze proponowanych rozwiązań. Wracając do kroków prowadzących do Hollywood Smile. Pierwszym krokiem do uzyskania perfekcyjnego uśmiechu u każdego pacjenta jest higienizacja. Jeśli w jamie ustnej pacjenta występuje próchnica, leczenie biologiczne. Bez takiego przygotowania zębów nie możemy podjąć leczenia docelowego, ponieważ moglibyśmy tylko zaszkodzić pacjentowi. Kolejnym krokiem, jeśli jest to wskazane, jest ortodoncja, o której wcześniej mówiłem.
Następnym etapem leczenia jest odbudowa estetyczna. Na tym etapie konieczne jest cyfrowe zaprojektowanie uśmiechu i dopasowanie go do płci, rysów twarzy i wieku pacjenta. Dlatego tak ważna jest diagnostyka, ponieważ to dzięki niej wiemy, jaki kształt i wielkość zębów chcemy uzyskać oraz, co ważniejsze, możemy pokazać to, co planujemy pacjentowi. Pacjent, widząc się w nowych zębach i akceptując je, może być spokojny o efekt końcowy. Dalsze działania są zależne od stanu zębów i potrzeb pacjenta. Jeśli nie mamy braków zębowych, to możemy wybrać takie metody leczenia estetycznego jak bonding, licówki, korony. Bonding jest mało inwazyjną metodą poprawy estetyki zębów. Podstawą do wykonania bondingu jest wizualizacja cyfrowa nakładana na zdjęcie pacjenta, którą ten musi zaakceptować. Następnie na tej podstawie wykonujemy specjalny szablon, za pomocą którego lekarz protetyk wykonuje nowe zęby. Bardzo ogólnie mówiąc, bonding polega na poprawie wyglądu zębów za pomocą materiału kompozytowego. W tym celu nie naruszamy struktury zęba. Jest to jednak metoda przeznaczona do niewielkich rekonstrukcji, w przypadku zębów, które nie są bardzo zniszczone lub przebarwione. Należy też wspomnieć, że bonding jest metodą całkowicie odwracalną. To znaczy, że jeśli pacjent będzie chciał powrócić do swoich naturalnych zębów, jest to możliwe. Więcej o bondingu mówiłem w filmie o tym rodzaju leczenia, do którego obejrzenia Cię zachęcam. Licówki są kolejną bardzo popularną metodą uzyskania efekt Hollywood Smile, ponieważ można za ich pomocą wpłynąć na kształt, kolor i długość zębów. Cała procedura przygotowania licówek wygląda podobnie jak w przypadku bondingu, z tą różnicą, że licówki są wykonane z innego, bardziej trwałego materiału, jakim jest porcelana. Wykonuje je technik w laboratorium protetycznym, a aby je zamocować, zęby należy delikatnie oszlifować. W porównaniu z bondingiem, którego żywotność szacuje się na około 5 lat, licówki są rozwiązaniem trwalszym i można je zastosować na bardziej zniszczone zęby. Kolejnym rozwiązaniem są korony porcelanowe. Jest to rozwiązanie bardziej inwazyjne niż bonding czy licówki, jednak są doskonałym i estetycznym rozwiązaniem dla pacjentów, których zęby uległy zniszczeniu lub były wielokrotnie leczone i są osłabione. Korony wyglądają jak czapeczki, które zakłada się na całą powierzchnię zęba, a dzięki odpowiedniemu dopasowaniu koloru i kształtu oraz indywidualizacji przez technika ceramistę, w wyglądzie przypominają naturalne zęby. Procedura przygotowania do leczenia za pomocą koron porcelanowych jest bardzo zbliżona do bondingu czy licówek. W tym miejscu warto również wspomnieć o powszechnie stosowanym zabiegu wspomagającym leczenie estetyczne, jakim jest zabieg klinicznego wydłużenia koron. W przypadku, gdy pacjent ma optycznie za krótkie zęby własne, wycina się część dziąsłową i w ten sposób wydłuża się koronę zęba. Kolejno na tak przygotowaną powierzchnię cementuje się licówki lub korony, aby uzyskać perfekcyjny efekt i zabezpieczyć ząb. A czy Hollywood Smile można uzyskać, mając braki zębowe? Oczywiście. Najlepszą metodą na uzupełnienie braków zębowych są implanty. Jednak tu kluczowa znowu jest szczegółowa diagnostyka i planowanie wsteczne, czyli zaprojektowanie przyszłego uśmiechu pacjenta, a następnie zaplanowanie miejsc, w których wszczepimy implanty. Na tej podstawie wykonujemy szablon chirurgiczny, za pomocą którego lekarz-implantolog wszczepia implanty precyzyjnie w zaplanowanym miejscu. Po wszczepieniu implantów następuje okres osteointegracji, który trwa od 8 do 12 tygodni, ale nie musisz się w tym czasie martwić o swój wygląd, ponieważ zaraz po zabiegu wszczepienia implantów otrzymujesz zęby tymczasowe. Kolejnym etapem jest etap protetyczny, czyli odbudowa zębów na implantach i rekonstrukcja estetyczna zębów własnych pacjenta. Aby cały ten proces przebiegł sprawnie, lekarz protetyk przygotowuje zęby pacjenta do osadzenia koron lub licówek na tyle wcześnie, aby korony na implantach osadzić jednocześnie z cementowanymi na zębach własnych. Dzięki temu pacjent na jednej wizycie otrzymuje nowy uśmiech. Hollywood Smile można też uzyskać, nie mając zębów wcale. Jak? Stosując pełnoukowe odbudowy na implantach. Takie odbudowy to moja specjalność, bo efekt po jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie sami. Więcej na temat różnych metod odbudowy bezzębia opowiadam w tym odcinku. Jak więc widzicie, dróg do uzyskania pięknego uśmiechu jest wiele. W zależności od potrzeb i sytuacji warto wybrać taką, jaka będzie dla pacjenta najkorzystniejsza, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Bardzo ważne jest, aby do leczenia podejść w sposób kompleksowy, a nie biorąc pod uwagę tylko względy estetyczne. Podsumowując,
Jako stomatolog bardzo się cieszę, że piękny uśmiech i zabiegi estetyczne poprawiające jego wygląd stały się tak samo popularne jak zabiegi kosmetyczne czy medycyna estetyczna. Jednak mocno zwracam uwagę na to, żeby wykonywać je u sprawdzonych i zaufanych lekarzy wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. Zdecydowanie odradzam wykonywanie zabiegów stomatologicznych w gabinetach kosmetycznych lub w innych niesprawdzonych miejscach. Kierując się tylko względami finansowymi lub przez pryzmat krótkotrwałych efektów pokazywanych na social mediach, bardzo łatwo popełnić nieodwracalny błąd. O co więc powinniście dopytać lekarza przed zdecydowaniem się na wykonanie u niego Hollywood Smile? Czy planuje leczenie w sposób kompleksowy, biorąc pod uwagę cały narząd rzucia, czy skupia się tylko na efekcie estetycznym? Czy będziecie mieli możliwość przymiarki i oceny swoich nowych zębów? Nie wyobrażam sobie podjęcia decyzji o oddaniu pracy protetycznej bez pełnej akceptacji ze strony pacjenta. Czy na leczenie udziela gwarancji? Jeśli tak, to jakiej, na jakich warunkach i jakie są Wasze obowiązki jako pacjenta, aby ją otrzymać? Ważne też jest, aby otrzymać pisemny, kompleksowy plan leczenia przed jego rozpoczęciem i nie być zaskoczonym ceną w jego trakcie. Na dziś to już wszystko. Życzę Wam wszystkim pięknych uśmiechów. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób możemy u Ciebie wykonać Hollywood Smile, umów się na bezpłatną rozmowę z naszą opiekunką pacjenta. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.implantystomatologiczne.pl. Serdecznie zapraszam.